Witajcie kochani w kolejnym filmie, w którym jeżeli moje włosy są mokre i wyglądają tak i w ogóle ja tak wyglądam, to znaczy, że znowu będziemy się bawić makijażem i testować nowe rzeczy. I znowu mam dla was taki makijaż prawie jedną marką, dlatego że dzisiaj będziemy rozmawiać o W7, czyli kolejna tania marka dosyć, ale jednak taka powiedzmy zagraniczna, dostępna w różnych miejscach. No i jak zawsze ja sobie zacznę od oczu. Pierwszym produktem, który mam, to jest taki cień w kredce Cheeky Eyes i właśnie jego postanowiłam użyć jako bazy. On jest w odcieniu Coffee, czyli taki szampański, beżowy. Kredka jest wysuwana, więc spokojnie trzeba będzie temperować. No i właśnie jego sobie użyjemy jako naszej bazy dzisiaj pod cienie. I love you, yes I do. Something about the boy I do, yes I do, yes I do. I love you. Okej, on nie jest bardzo tłusty, jest taki leciutko lepki, więc wydaje mi się, że dobrze się sprawdzi i nie ma też takiego mocno wyraźnego koloru. Paletka, której dzisiaj będziemy używać, na którą chciałam wam zwrócić uwagę, to jest The Nudes. Jak wiecie, ja zawsze wybieram właśnie takie nudziakowe kolory, bo takich w zasadzie używam na co dzień. I to jest właśnie paletka taka super dzienna, czterech cieni. Tutaj mamy nawet aplikatorek dwustronny. I ona akurat teraz na kosmetykach z Ameryki jest na nią promocja i jest przeceniona z bodajże 15 zł na 10, więc ja myślę, że jak za paletkę czterech cieni dyszka to nie jest dużo i zaraz sobie właśnie nią spróbujemy zrobić makijaż. Na pierwszy rzut oka cienie są takie satynowe, nie są mocno brokatowe, ale na pewno nie są matowe, natomiast zobaczymy jak one wyjdą na powiece. Yes, I do. Something about the boy I do, yes I do, yes I do. Been going crazy all lately. Something about the boy, crazy. I need you more and more. I have to hug you, I miss you. Something about the boy, hug you. I need you more and more. You make me go. Cienie są takie dosyć delikatne, idealne do dziennego makijażu. Ona nie jest jakoś mocno błyszcząca, ale jednak no, odbija troszeczkę to światło, więc nie uzyska cienie na pewno matowego makijażu. Ale takie fajnie dzienne, rozświetlone oko, myślę, że super. I na pewno dla dziewczyn, które chcą mieć fajny zestaw do takiego właśnie codziennego makijażu, przy którym nie trzeba jakoś super się napracować, to myślę, że ona będzie super. Także tak. I teraz następny produkt, jak zawsze, to jest w moim przypadku liner. Tym razem mam coś, co się nazywa Ave Ave Captain z W7. Very Black Liquid Eyeliner. Zobaczymy, czy on taki very black jest. Wszystko jest jak zwykle zaklejone. Nie ciężko mi się to otwiera. I mamy tutaj taką pisaczkową końcówkę, to nie jest pędzelek, tylko taka końcówka pisaczkowa, więc nie jest źle. Kocham malować kreski w powietrzu, zobaczymy jak bardzo krzywe będą dziś. Yes I do. Something about the boy I do. Yes I do. Yes I do. I love you. Yes I do. Something about the boy I do. Yes 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 I do. No, trzeba przyznać, że jest bardzo czarne. Fajnie, że to nie jest pędzelek, bo sobie tak bardzo rzęsnie umazałam. A z tym miałam ostatnio duży problem. Nie robiłam jakichś takich nie wiadomo jakich kresek, bo wybitnie z tym okiem jakoś dzisiaj miałam problem, w ogóle upaćkałam, jest coś straszne. Ale powiedzmy, że niech będzie, jak na moje możliwości, to bywało gorzej. Mamy też tusz. Czy on wam coś nie przypomina? Wydaje mi się, że They Are Real z Benefitu ma właśnie takie opakowanie, a to jest Absolute Lashes, The Blackest Black. To jest wersja tradycyjna, niewodoodporna i ma szczoteczkę silikonową, także zobaczymy. Teraz sobie pomaluję jedno oko i zrobimy porównanie, jak ten tusz wygląda.
Właśnie dlatego nie lubię silikonowych sztoteczek, zawsze je sobie wkładam w oko. I love you, yes I do. Something about the boy I do, yes I do, yes I do. I love you, yes I do. Something about the boy I do, yes I do, yes I do. Pomimo tego, że wsadziłam ją sobie w oko, to muszę przyznać, że szczoteczka jest fajna pod tym względem, że bardzo ładnie rzęsy rozdziela i ja z tego rozdzielenia jestem bardzo, bardzo zadowolona. On przy kilku warstwach zaczyna się trochę sklejać, ale to ja już przesadziłam może z ilością warstw, bo tak byłam taka podniecona czesaniem tych rzęs. Naprawdę jest spoko. To dźgnięcie, które sobie zafundowałam, mu wybaczę. Wytuszuję sobie drugie oko. Zrobię sobie twarz, bo niestety podkładu żadnego z W7 nie mam. I do Was wrócę. Dobrze, oczy mamy prawie skończone. To w zasadzie w większości. I twarz już też mam zrobioną. Tak jak Wam mówiłam, zrobiłam to poza kadrem. Teraz przejdziemy do brwi. I mam tutaj dwa produkty. Mam taki kompakt czterech cieni. Tak, do robienia brwi, ale mam też produkt, który bardziej lubię, czyli taki żel i to jest The Queen of Brows. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. O, widzę, że jest dosyć ciekawy. Ma taką dosyć standardową szczoteczkę, jak w przypadku tych produktów. Natomiast nie wiem, czy Wy jesteście w stanie to zauważyć, ale na tej szczoteczce jest mnóstwo takich włosków, więc podejrzewam, że w tym produkcie i te włoski się znajdują. I zobaczymy teraz, jak będą się prezentować na brwiach. Going crazy all lately. Something about the boy crazy. I need you more and more. I have to hug you. No muszę powiedzieć, że produkt jest dosyć przyjemny. Nie jest bardzo, bardzo ciemny, pomimo że ja mam jakiś taki w miarę ciemny kolor. Co to jest za kolor w ogóle? Nie mogę znaleźć, ale jakiś taki no ciemny. Nie wiem, czy to jest ten najciemniejszy, czy ten przedostatni. W sensie jakimś tam medium brown, ale no, podoba mi się efekt, nie powiem. Do dziennego makijażu będzie super. Mówiąc szczerze, nie zauważyłam, żeby jakieś włoski tutaj mi się osadzały na brwach, więc nie wiem, czy to jest kwestia tej szczoteczki, czy faktycznie w tym produkcie coś takiego jest, ale jest przyjemny do codziennego użytku, daje dosyć taki naturalny efekt, nie daje jakichś takich bardzo mocnych brwi, więc podoba mi się. I teraz możemy przejść do policzków i do czegoś, co wryło mnie troszeczkę w fotel, bo słuchajcie, nie spodziewałam się, że ta paleta będzie taka duża. To jest Cheeky Trio i tutaj mamy wszystko, czyli i róż, i bronzer, i niby rozświetlacz, z tym, że ten rozświetlacz jest taki dosyć ciemny. Powiem, że ja ściągnę tą folię, to będzie łatwiej. Tak, ten rozświetlacz tutaj jest taki dosyć ciemnawy. Najbardziej zainteresował mnie róż oczywiście, więc jego sobie zaraz nałożymy. Kolor jest bardzo przyjemny, róż jest tak napigmentowany, wydaje mi się, w odpowiednim stopniu, nie zrobimy sobie jakichś takich bardzo mocnych plam. Ja go nałożyłam trochę więcej, żeby go było widać, bo kamera jakby zawsze zjada troszeczkę kolor, ale wydaje mi się, że wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Także mamy jeszcze ostatnią rzecz, czyli usta. I w ogóle z W7 mam trzy produkty do ust. Mam taką nudziową, nude w ogóle, konturówkę. Mam też pomadkę. I jest w ogóle produkt, który z każdej pomadki zrobi pomadkę matową podobno. Coś podobnego ma Smashbox, ale to może przetestujemy przy jakiejś innej okazji. A nałożymy sobie właśnie tą pomadkę, którą mam tutaj. To jest odcień Cheeky i to jest pomadka matowa. Kolor prezentuje się następująco, czyli w miarę tak jakby mój. I love you, yes I do. Something about the boy I do, yes I do, yes I do. I love you, yes I do. Something about the boy I do, yes I do, yes I do. Yes I do, yes I do, yes I do. No powiem, że ona jest bardzo mocno matowa i
Niestety moje usta chyba nie są w najlepszym stanie, bo dosyć mocno podkreśliła mi suche skórki. Bardzo przyjemnie pachnie, no kolor jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Jestem ciekawa, jak się będzie utrzymywać, ale poza tym jestem ją bardzo pozytywnie zaskoczona. Musiałabym troszeczkę poprawić kondycję swoich ust, żeby zobaczyć, jak ona się będzie prezentować w lepszych warunkach. No bo niestety, ale żadnej matowej pomadce suche skórki nie służą, ale poza tym jest bardzo w porządku. Dobrze, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o mój dzisiejszy film. Generalnie jestem w zasadzie z wszystkich produktów, których dzisiaj użyłam, zadowolona. Nie ma takiego, z którego bym nie była. Zerknijcie sobie na tą paletkę, bo naprawdę jest bardzo godna uwagi. Tym bardziej, jeżeli jest teraz na nią promka chyba do końca tygodnia. No i na te szminki też, bo ten kolor jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Przypominam, nazywa się Chiki. Zresztą całą listę produktów, których dzisiaj użyłam, będziecie mieć na dole. Jeżeli filmik Wam się podobał i lubicie testy i te takie makijaże jedną marką, to nie zapomnijcie o kciuku w górę. Oprócz listy produktów, którą będziecie mieli w opisie, znajdziecie tam też moje media społecznościowe. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco zachęcam do subskrypcji. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa! I love you, yes I do. Something about the boy I do, yes I do, yes I do. I love you, yes I do. Something about the